Cześć, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Dzisiaj chciałbym wam pokazać błędy, które są popełniane przez graczy, którzy grają w FIFA i to błędy, które tak naprawdę mają realne odzwierciedlenie w wyniku meczów. Bo są błędy, które sprawiają, że wasi zawodnicy gorzej strzelają, a to tylko i wyłącznie dlatego, że na przykład źle trzymacie przycisk. Albo że wasza obrona nagle rozstępuje się i waszemu przeciwnikowi jest w nią zdecydowanie łatwiej wejść. To nie zawsze jest handicap, to czasami są błędy, które popełniacie w ogóle o tym nie wiedząc i dzisiaj chciałbym wam pokazać, no, spis tych błędów tak naprawdę, żebyście wiedzieli, czego unikać w trakcie grania w FIFA. Ważne jest jeszcze, zanim zaczniemy, to, że rozgraniczyłem troszeczkę popełniane błędy na te, które są robione w trakcie grania w FIFA i w trakcie budowania składu, dlatego też dzisiaj zajmiemy się samą grą w FIFA, a w następnym tygodniu powinien pojawić się jeszcze odcinek a propos błędów w trakcie budowania składów i tamten naprawdę też będzie dosyć ważny, więc zachęcam do obejrzenia. Zacznijmy jednak od pierwszego błędu. Tutaj mam taką karteczkę, spisałem sobie wszystko, aby o niczym nie zapomnieć i pierwszym błędem, na który macie klip w tle za mną, jest strzał ze sprintem. Jak widzicie, Musa będzie w dwóch takich samych sytuacjach. Są oczywiście one troszeczkę ustawione, ale bramkarz absolutnie nie jest ustawiony i tu widać realnie, że w momencie, kiedy Musa biegnie i jest puszczony sprint w odpowiednim momencie, no to wtedy bramkarz puszcza piłkę i ona wpada do siatki, wpada jeszcze dodatkowo w ten róg, w który celowałem. Za każdym razem dokładnie tak samo celowałem piłkę. W drugim wypadku Musa strzela, piłka w ogóle mu zeszła na bliższy słupek i Batland bez większych problemów ją obronił. O to właśnie chodzi. Chodzi o to, że jeżeli strzelacie ze sprintem, to piłka wpada w dwóch, trzech sytuacjach na 10. Jeżeli ten sprint puścicie, no to już jest 9 na 10 sytuacji, no to jest już zdecydowanie oczywiście lepiej. Więc ważne jest to, żeby pamiętać, że szczególnie w sytuacjach sam na sam, ważne jest to, aby ten sprint puścić. Dalej, lecimy do kolejnej sytuacji i to już jest skillowanie. Skillowanie, które jest oczywiście bardzo fajne w momencie, kiedy się bawicie FIFA, ale w momencie, kiedy gracie faktyczny mecz, nie jest potrzebne to, abyście robili jakieś niesamowite triki, bo nawet jeżeli przejdziecie dwóch, trzech rywali, ale będziecie chcieli dalej iść, dalej skillować przez całe boisko, to jest to absolutnie nieopłacalne i może to nie jest jakaś niesamowita rada. Mam nadzieję, że następne będą jeszcze troszeczkę lepsze, bo tam już są mniej oczywiste sprawy, ale chciałem tutaj napomknąć o skillowaniu, bo zauważyłem, że bardzo dużo osób, nawet Food Champions, próbowało mnie przejść i faktycznie dwóch moich zawodników przechodziło, ale potem pojawiał się Matić albo pojawiał się Smalling i nie mieli szans, aby przejść po prostu trzeciego gracza, dlatego wystrzegajcie się tego skillowania. Myślę, że kiedyś zrobię wam jeszcze odcinek o jedynych tak naprawdę trikach, które są przydatne w FIFA, ale to może gdzieś w następnych tygodniach dopiero. Na razie, tak jak mówię, wystrzegajcie się tego, bo Berba Spin to jest tak naprawdę skill, który wam wystarczy do tego, aby grać dobrze w FIFA i tak naprawdę przechodzić rywali. Lecimy dalej. Kolejnym błędem popełnianym jest zbyt defensywne albo zbyt ofensywne ustawianie swojego składu. Chodzi oczywiście nie o budowanie składu, o tym, tak jak mówiłem, będzie w następnym tygodniu. Chodzi jednak o te takie jakby wytyczne w trakcie meczu. Macie oczywiście to w tym momencie na waszych ekranach, o co mi chodzi. Obie skrajności są złe. Zarówno jeżeli wygrywacie i ustawiacie super defensywny albo autobus, to jest to bardzo niekorzystne dla was, ponieważ wasz przeciwnik ma więcej miejsca na rozegrania piłki i szczególnie jeżeli gracie już na jakimś lepszym poziomie, to gracze, którzy są po drugiej stronie konsoli, załóżmy, wiecie o co chodzi, to po prostu no, w tym momencie mają więcej czasu na rozegranie piłki, więcej miejsca oczywiście przed waszym polem karnym, no i nawet będą przystrzelać z dystansu, czy jeżeli będą potrafić, to się dobrze zastawią w tym polu karnym, zrobią sobie to miejsce i nagle wyrównają. Nie można popadać ze skrajności w skrajność, jeżeli oczywiście mówimy tutaj o czasie od tak 60 minuty. Znaczy, bo wcześniej to już w ogóle nie ma sensu, ale bardzo dużo osób przestawia już sobie tryby około 60-70 minuty. 60-70 minuta to są dobre godziny, znaczy to są dobre minuty na zmianę. Na zmianę oczywiście, jeżeli chodzi o zawodników, tak, bo już kondycja troszeczkę spadła, a z drugiej strony możecie wprowadzić świeżego gracza, ale to nie są dobre minuty na zmianę waszej tak jakby mentalności zawodników, czyli na zmianę stylu na defensywny czy na ofensywny, oczywiście jeżeli chodzi o te skrajności, czyli autobus super defensywny, super ofensywny i gra całą drużyną, bo albo się po prostu za mocno otwieracie, albo za mocno schodzicie, w zależności od tego, czy prowadzicie, czy nie. Te skrajności są dobre w ostatnich 5 minutach, a jeżeli koniecznie chcecie przegrywać 2-0 i chcecie koniecznie odrobić ten wynik w 60 minucie, no to ustawcie ten ofensywny. Co prawda ja zawsze polecam grę na zrównoważonym, bo mi się zdecydowanie lepiej rozgrywa w ten sposób piłkę, ale jeżeli już wam to pomaga, to naprawdę ofensywny, bo dalej to już jest straszne rozstąpienia się w obronie i może to tylko prokurować kolejne niebezpieczne sytuacje dla was. Czwartym, kolejnym błędem
jest granie za szybko do przodu. To znaczy, w momencie kiedy macie kontratak, bardzo dużo osób biegnie po prostu zawodnikiem i zostawia tak naprawdę swoich partnerów z tyłu. Nie próbują rozegrać oni akcji, a to jest coś, co jest wręcz karygodnym błędem. Widzicie w tym momencie na waszych ekranach parę sprokurowanych w pewien sposób sytuacji, ale tak to naprawdę wygląda w meczach. Oczywiście, tak jak mówię, wszystko co widzicie na ekranach jest z jednego meczu, troszeczkę ustawionego, muszę to oczywiście powiedzieć w tym materiale, jednak tak to wszystko wygląda w normalnych spotkaniach. Staraliśmy się jak najbardziej odwzorować to, co dzieje się autentycznie, czy w Food Champions, czy w sezonach online. Dlatego w tym momencie bardzo często, bardzo wiele osób biegnie po prostu do przodu i jeżeli nie ma komu podać, to zaczynają skillować albo zbiegać do skrzydła. To jest absolutnie niepotrzebne. Lepiej podać gdzieś piłkę do tyłu, skonstruować troszeczkę dłużej tą akcję i nie biec bardzo mocno do przodu, czy po rzutach rożnych, czy po prostu po przejęciu piłki, bo tracicie piłkę, tracicie szansę na dobrą kontrę, a naprawdę zagranie do tyłu, na przykład do ofensywnego pomocnika, jest w takiej sytuacji wskazane. To, tak jak bardzo często robimy małe wstawki w tym filmiku, tak i teraz zrobię wstawkę, że również odcinek zarówno o tym, jak bronić, oraz o tym, jak strzelać, jak konstruować akcje w FIFA 17 też powinien się pojawić w kolejnych tygodniach na moim kanale. Ważne jest jeszcze jedno, tutaj nie nagrałem tego klipu, ponieważ po prostu nie miałem takiej okazji, zapomniałem o tym w trakcie grania meczu. Jeżeli wychodzicie bramkarzem, to również w momencie, kiedy wasz przeciwnik oddaje strzał, puśćcie ten trójkąt, czy to Y bodajże na padzie od Xboxa, chodzi mi oczywiście o przycisk, który odpowiada wychodzeniu bramkarza do przodu, puśćcie go w trakcie, kiedy wasz przeciwnik oddaje strzał. To pomaga waszemu bramkarzowi obronić i oczywiście nie działa we wszystkich sytuacjach, ale jest to zdecydowanie skuteczniejsze niż cały czas wychodzenie, bo wtedy wasz bramkarz później reaguje na strzał waszego przeciwnika. No i ostatnią poradą jest porada defensywna, a więc to, że bardzo wiele osób klika bardzo często kółko, czy tam B, czyli odbiór tradycyjny na każdym padzie, żeby tutaj być kompletnym. Klika ten przycisk odpowiadający za odbiór tradycyjny zbyt często i sytuacje, które w tym momencie widzicie, są troszeczkę przejaskrawione. Jak widzicie, nie wszystkie sprokurowały bardzo niebezpieczne sytuacje, bo zdarza się oczywiście, że odbierzecie w ten sposób piłkę, ale zdarza się też, że sfaulujecie, zdarza się też, że sfaulujecie w polu karnym, zdarza się przede wszystkim, że jak widzicie, no zawodnicy mojego przeciwnika bardzo łatwo w takich sytuacjach, kiedy ja za często naciskam to kółko, po prostu przechodzą moich graczy, więc starajcie się tego kółka za często nie naciskać. I po raz ostatni, obiecuję już w tym odcinku, robię wstawkę, poradnik z tego, jak bronić będzie najszybciej, bo to jest coś, co jest bardzo ważne, to jest coś, nad czym ja się skupiałem przez ostatnie, no dni, nie będę mówił, że tygodnie, ale przez ostatnie dni dużo poczytałem, dużo pooglądałem o tym, jak w tym momencie pro playerzy grają w obronie i chciałbym wam przekazać tą wiedzę, ponieważ uważam, że tam jest naprawdę zawarte dużo i dzięki temu powinniście tracić mniej bramek. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał, mam nadzieję, że wszystko rozumiecie. Oczywiście jak zawsze czekam na wasze komentarze, będę się starał na nie odpowiadać, tak jak już też mam nadzieję zauważyliście, staram się odpowiadać na jak największą liczbę pytań, dlatego też wszelkie komentarze, jeżeli cokolwiek w tym filmie jest niezrozumiałe, są wskazane, tylko warto, żebyście też przeczytali, czy ktoś wcześniej takiego komentarza już nie pisał. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, jeżeli się podobało, zapraszam do zostawienia łapki w górę, co niesamowicie pomaga mi w rozwoju kanału, za co wam serdecznie dziękuję. Również jeżeli chciałbyś być na bieżąco z tymi poradami i z tym, co tak naprawdę wam mówiłem w tym filmie, że będzie się pojawiać, no to naciśnij przycisk subskrybuj, a żeby nie przegapić, no to można również kliknąć ten dzwoneczek obok. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, na razie. I piona.